Magazyn sportowy Agnieszka Kobóz Wojska, Drodzy słuchacze, mam wrażenie, że sport wiele daje, ale też zabiera. I o tym dzisiaj porozmawiam. Jestem tą szczęściarą, że dał mi możliwość poznać moich idoli. Mam wrażenie, że już gdzieś to słyszałam. Czy ty nie. Słuchaj dalej, tego? bo zdradzasz sekrety, kto jest gościem. I wiele inspirujących <laughs> osób. Pamiętam jak na jednym ze zgrupowań czytałam taką książkę wojowniczka i to ona mam wrażenie, że zmotywowała mnie do walki o olimpijskie marzenia. Mówiła tam autorka prześciernie do gwiazd. To nie tylko sportowa inspiracja, ale też życiowa. Moim gościem jest osoba, która mówi, że kocha żyć, motywować i trenować. To jest mistrzyni MMA. Pierwsza Polka występująca w prestiżowej organizacji UFC. Pięciokrotnie obroniła tytuł mistrzyni tej federacji i Śmiało myślę, że możemy nadać jej tytuł ambasadorki Polski na świecie i businesswoman. Czy zgadzasz się z tym, Asia Jędrzejczyk? To aż ciarki mnie rzesz. W ogóle dziękuję ci bardzo. Zawsze marzyłam o e, medalu olimpijskim, a to, że moja dyscyplina nie jest dyscypliną olimpijską, chociaż gdzieś próbowałam pójść w... Pięściarstwo w boks, A, ale mi się to nie udało. Także dziękuję, mam jakiś medal z tak, w... dziękuję. mam jakiś dorobek medalowy z Olimpiady. E, dzięki tobie, także dziękuję bardzo. Tak więc Asia, początek roku. Czy, jakie są Twoje cele, postanowienia, marzenia na ten nowy rok? Czy w ogóle masz takie? No pe... e, mam, tylko że dla mnie rok, e, rok albo dekada 10 lat one trwają non stop to jest niekończąca się historia oczywiście każdy z nas gdzieś próbuje podsumować ten rok ale ja staram się to robić codziennie i sport mnie tego nauczy bo ja zawsze Mówię osobom, dzieciom, młodzieży albo każdy, kto przychodzi do mnie po jakiegoś kopa motywacyjnego. Ja się w ogóle inspiruj, inspiruję ludźmi na co dzień. O, o, ja oglądam Twojego Insta, tak mamy mało, rzadko czas, żeby usiąść tak prywatnie, pogadać, ale ja się na przykład to, bo ładuję. Mam wiele takich osób, ale ludzie nie wiedzą, że mnie ludzie na ulicy ładują. Często, gdy jestem zmęczona, idę pobiegać i, i, i mówię: Dobra, idę chociaż na spacer, a ja widzę, widzę biegnącą panią Halinkę, która pracuje, nie wiem, za biurkiem, i widzę, że ledwo trepta. I ona... Ona ma mówię, swoją olimpiadę, tak? Ona ma swoją olimpiadę, ona robi swoje mistrzostwo świata. I ja mówię, no nie, pani Halinka może, to ja też mogę cholera jasna. I, i pani Haninka mnie motywuje. I e, tak powinniśmy czerpać właśnie motywację każdego dnia, ale do czego dążyłam? Że wiesz, że w sporcie jak masz rok olimpijski wiesz że przygotowujesz się jak zdobywasz już ten medal albo tytuł mistrzowski UFC czy inny każdy inny tytuł medal nie przygotowujesz się tylko w cyklu nie jesteś w przygotowaniach, tylko w trakcie cyklu przygotowań ty się przygotowujesz do tego całe życie ale załóżmy że masz za 4 lata olimpiadę każdy rok to 12 miesięcy każdy miesiąc to 4-5 tygodni czasami, każdy tydzień to ileś jednostek treningowych i my mamy zawsze plan, ale jak to w życiu bywa, życie nas zaskakuje prywatnie zawodowo, no i nie wiem, dziś się potykam, obijam sobie nogę, nie mogę iść kopać. No to ale robię coś innego, tak? Więc my codziennie powinniśmy się do tego Planu adaptować i zmieniać go. Jak wychodzimy do walki, my mamy jakiś plan. Wiem, że ona zrobi to, bo jest jakaś powtarzalność, pamięć mięśniowa, no ale czasami ta walka wygląda zupełnie inaczej i musisz po prostu tą walkę wziąć sekunda po sekundzie. I mnie to jest takie wyraźne, ale. God mi życie Czyli na ty tym masz polega. masz cel każdego dnia? Każdego dnia. I ja wczoraj tak, bo wiesz, mam nastolatka, mój siostrzeniec nieco nastolatek i wiecznie naboromoszony, wiecznie smutny, wiesz, mało rzeczy go cieszy. A ja wpadam go do duszy i mówię, "Daj to mordeczko, tu cieszymy się. Z czego się cieszyć? Mówię, z życia się cieszyć. Nie? Mówię, i wiesz, ja żartuję zawsze, Dziewczyna ci, życia nie marci, jutro będzie nowa. Milion straciłam dzisiaj na giełdzie, jutro dwa zarobię. Wiesz, to są jakieś przenośnie, ale ja tak próbuję ładować się ludzi. Ale napisałaś, że w 2020... Tym trzecim lecisz do Tajlandii, poszukać chyba siebie i planuję mm -hmm. wrócić do korzeni i zamknąć się na miesiąc w kampie i trenować Muay Thai. To już się zmieniło. Być może już wylatuję. Już się zmieniło. Za tydzień być może wylatuję do American Top Team do mojego takiego Okej, okay, czyli klubu. też trenować to też się trenować, nie zmienia. Bo mi brakuje treningu i słuchaj, ja brakuje przyst... ci reżimu treningowego, dyscypliny. No ty okay. też jesteś emerytką. Jeszcze nie. E, a jeszcze nie jesteś? Nie, nie okay. robiłaś. Okay, to miałam przerwę. cię zapytać, ale... jak to jest ogłosić, okay. to, to no, bo... potem. no właśnie nie wiem jak to jest ogłosić, bo ja też dwa lata jak miałam przerwę, to wszyscy mówią, że jestem już Rydko. To mm -hmm. jak widzisz, ja też tak palna, bo tak. jak ludzie nie widzą Cię startującej w zawodach, to pewnie e, tak mówią. I e, e, słuchaj, e, jedziesz po co do Amerykanów? Jadę po ty. dyscyplinę, jadę po trening. Czyli bo... nie możesz nam powiedzieć, że zobaczymy, Asię? Jakaś mm. walka dla kibiców. Ogłosiłaś to zakończenie kariery, ale ciebie ciągnie. Ale wiesz, ale wiesz, co? Ja Ci mogę pokazać. Ja tutaj mam napisany ten: ogłoszenie mojej taki statement, oświadczenie o końcu kariery, podziękowaniu. I ja to napisałam w ogóle po trzech miesiącach, odkąd ogłosiłam, że przychodzę na emeryturę w samolocie lecąc gdzieś, i nagle mówię, nie, 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 ja tego nie robię. I wiesz, zostawiłam to dużo, wiele zdań jest napisanych, a mówię, ja tego nie robię. I ja chyba uciekam przed tym, żeby to zrobić. Ale do Czy... czego dążę? Mi brakuje tęsknię za tymi ludźmi, tęsknię za tą właśnie dyscypliną. Ja przez to ostatnie pół roku w ogóle byłam w... W kilku krajach. W tym roku zrobiłam 50 lotów, odwiedziłam 10 państw, zrobiłam różne biznesy, zarobiłam większe, czy, mniejsze, mniejsze czy większe pieniądze, zrobiłam kolejny rajd, nie wiem, zrobiłam to czy tamto. Ja naprawdę zasmakowałam życia za 10 albo i 20 osób w te ostatnie pół roku, ale nadal mnie ciągnie do sportu i to jest zadziwiające. Czy ta decyzja po tej walce z Hinkom była taka? Spontaniczna, to wychodzi Była spontaniczna, ale w tym moim sporcie jednak mm, ta utrata zdrowia jest bardzo Raz, że widoczna, dwa bardzo. 20 lat jesteś. Bardzo, tak, bardzo możliwa, nie? że jednak te, te, te ryzyko, które my podejmujemy i ten kontakt, który mamy na głowę, te ciosy, które dochodzą głowy, one mogą być naprawdę niebezpieczne. I ta przedostatnia walka była dość mocna, bo miałam bardzo tak. duży obrzęk głowy, ten wylew krwi. Na szczęście byłam zdrowa. Ja w ogóle sama często chodzę, robię sobie rezonans, czy tomograf, żeby tylko sprawdzać, czy, jest, czy jestem zdrowa, bo chcę być zdrową silną babą po prostu. <głos> <głos> Taką na petardzie. Ale też w miarę dobrze wyglądającą. No ale faktycznie ja w Fight Weeku wiedziałam, że idę na wojnę. I ja ci powiem, że w wieku 34 lat ja zrobiłam najlepszy kamp w moim życiu. Te pół roku, które się no przygotowałam właśnie. do tej ostatniej walki z Weili Zhang one mi dały w ogóle takie poczucie wow, jesteś maszyną ponownie. nie? A jaka jest przegrana? Jeżeli masz świadomość, że to był twój no najlepszy czas, czy ta przegrana nie boli trochę inaczej? B boli, bo wiesz, że do końca nie możesz się pokazać, bo wiesz, jest ten cios, który cię nakautuje, którego ja w ogóle nie zobaczyłam. I ja tylko słyszałam taki dzwon, wiesz, szumiało mi w głowie strasznie. I, I nagle lecę się na matę. Nie, leciałam na matę, już wiedziałam, że okay. jest nokaut, Dlatego w ogóle w tym wiesz, jak często oglądasz kokaut, jak oglądasz jakieś, to ludzie tak czasami takich takich A ja, dostają. ja Jak wracałam z Wietnamu, gdzie mój mąż się Spazmy. Ja na lotnisku oglądałam twoją walkę z Kowalkiewicz, więc oglądałam coś. Ale wiesz, jak ludzie upadają, jest noko, to tak ludzie się próbują podnosić i mm -hmm. dlatego później tak śmiesznie, komicznie wygląda. Ja już lecąc na tą matę, to były ułamki sekund, a w głowie to było takie żzz, takie slow motion. Upadasz, dobra, był nokaut, dobra, upadnij, żeby nie było pośmiewiska I, później z takiego lotu, nie? I tam podjęłaś tam decyzję? No nie, i, ale ja w Fight Weeku wiedziałam, że jeżeli coś mi się zda wydarzy... Wiesz, to, to, że powinnam zrezygnować, nie? żeby chronić siebie, bo my mhm. jako istoty jesteśmy bardzo destrukcyjni e, dla siebie, dla siebie samych. No. Okej, okay, czyli słuchaj. Bycie... Ta walka pierwsza z wejżdżami, to co miałam ten obrzęk, to jest, to jest, jest, tę głowę co tak miałam ten, tak. to wiesz, że ja mogłabym być polską Scarface, <ścoughs> bo gdyby doszło do pęknięcia tego czoła, bo tam był największy wylew tej krwi i cieczy, to ja mogłam mieć po prostu szramę na pół twarzy i wiesz, jednak Jak się myślałam, czułaś, jak zobaczyłaś siebie? Bałaś się? Nie, ale nie zapomnę, jak moja siostra się popłakała, bo ja nie widziałam nic faktycznie na oczy, a jestem czyścioszkiem, więc musiałam pójść pod prysznic, nie widząc nic pod mm -hmm. tym prysznicem. I moja siostra poszła mi pomóc się w ogóle rozebrać i Wątpiąc mi się wykąpać, i coś, o, o czym się dowiedziałam już później, w o czasie, że ona wyszła z tej łazienki, popłakała się w pokoju pełnym ludzi, bo ja oczywiście już czekałam na imprezę ze znajomymi po walce, którzy na mnie czekali, popłakała się i, i, i mój szwagier powiedział do niej, że słuchaj, musisz tam wrócić, bo nikt inny tam wiesz. No tak. No jakby nie pójdzie, idź jako siostra, no i była na tyle silna i mi pomogła. Chyba macie, macie tą y, siłę w rodzinie, ale. Taka walka dla kibiców, nie kusi się to? Znaczy, kusi mnie walka, ale może dla kibiców to będzie drugorzędna sprawa, dla to, to dla mnie, no tak. bo to y, wiesz, y, ilu ludzi nie dochodzi do tego pułapu. Do którego ja doszłam i robią to dla siebie i oczywiście ja uważam, że nie ma sportu bez kibiców. Ja to zawsze powtarzam, jak mnie znasz i w ogóle kibice, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja bardzo często poświęcam siebie e, kosztem po prostu kibica, nie? I to robię, ale jakbym zrobiła walkę, to bym zrobiła ją dla siebie, bo mam nadal ten głód. A tak jak mówię, po tym pół roku mi się nie podoba życie e, e, pani Jany Jędrzejczyk, takiej szarej Jany Jędrzejczyk, która żyje, a i tak żyje na petardzie, nie. No powiem ci a, czyli wychodzi na to, bo na przykład była u mnie Agara Radwańska. I mam wrażenie, że ona po tym zakończeniu kariery, jak to ogłosiła, to jej taki kamień z serca spadł. A ty jakby totalnie inaczej. Nie spadło to, no. Jakby ci tego brakowało ciągle cały czas. To jest y bardzo trudne. Czyli plany sportowe są tak naprawdę szerokie, bo jeszcze rajdy, nie rajdy, tak, masz masz no jeszcze jeżeli... bardziej skonkretyzowane? Mam, ale jeżeli, jeżeli czekam po prostu na, na, na jakby partnerstwo z jednym, z dwoma mocnymi podmiotami, gdzieś mi się to wszystko z, z, zacieśnia, ta współpraca i gdzieś. gdzieś te rajdy mocno mnie pociągnęły, bo jak ja pojechałam, gdy zrobiłam swój debiut już półtora roku temu, to chciałam sprawdzić, czy to samo nie widzi mi się, że po prostu mi się podobają samochody, mm -hmm. ten dźwięk, on nie kręci w ogóle dźwięk silnika nie? E, 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 i T itd, to jak gdy wskoczyłam w tą rajdówkę i przejechałam ten rajd w Drawsku-Pomorskim, to ja się po prostu zakochałam w tym wysiłku. I to był inny wysiłek, bo to był wysiłek bardziej taki Taki psychiczny, mhm. ale który powodował ogromne zmęczenie fizyczne. I to mi się bardzo, bardzo podobało. Także chciałabym to kontynuować. Tym bardziej, że teraz na bieżąco wiesz. oglądam Adam jest dobrym przykładem, chyba. Jest bardzo dobrym. No ale teraz ja akurat jestem blisko Skubo Przygońskim i codziennie mhm. sprawdzam Instagram i co, 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 co wrzuca od odnośnie tego rajdu, ale jest dużo ekip. Z Powiedz Polski. mi, bo to mnie zawsze zastanawia, jak to jest zobaczyć swoją twarz na Times Square w stolicy świata. Petarda, chociaż wtedy tak tego nie doceniałam. Ja miałam taki okres chyba w życiu, że jak ja zaczęłam odnosić się ogromne sukcesy, ja byłam tak jak wtedy powiedziałam, dopóki nie przegrałam, dopóki gdzieś nie, jest, nie, nie utraciłam tego balansu w swoim życiu, e, albo raczej nie złapałam, to tak jakby nie rozumiałam tego, bo nie dbałam o siebie, bo ja Przyzwyczaiłaś kołu... się trochę. Do e, nie, tego, że... to raczej chodzi o to, że ja tak. Ja po, po, po walce, wiesz, każdy się cieszył, a ja tak byłam, nie, to powinno być lepsze, już wracaj na matę i rób to ponownie, nie. I gdy widziałam siebie na ta, tańcu wiesz, to było super, bo jak mało małą dziewczynką, marzyłam o wycieczce do Nowego Jorku i wiedziałam, że ona nigdy, myślałam, że się nigdy nie wydarzy, bo mnie nie będzie na nią stać, bo to przecież tak daleko, no ale... A spełnia się twój American Dream. No, tak jest. I który tu w Polsce tak pow, pow, narodził się i tak jakby z, z, zaczął się realizować w Polsce, ale no to jest, to jest fajne. Ja tak do tego podchodziłam, że Okej, okay, jestem, ale mam zadanie do wykonania, nie? I ja długo mi zaszło, długo, dużo czasu potrzebowałam nauczyć się tak jakby najpierw dbać o siebie i w ogóle nagradzać siebie za te moje sukcesy sportowe, medialne, czy, czy, czy te wszystkie, które towarzyszyły temu. A powiedz mi, bo powiedziałaś o tej przegranej. Zastanawia mnie to, że będąc takim topowym sportowcem, pięć razy broniłaś ten tytuł mistrzyni, pięć razy obroniłaś. Czy w tym czasie myślałaś w ogóle o przegranej? Bo z jednej strony ta przegrana wpisana jest w zawód sportowca, a z drugiej strony mam wrażenie, że jesteś mocno sfokusowana na zwycięstwo. Czy były takie hmm. myśli? Nie, właśnie nie było i w ogóle dużo ludzi e, tak jakby myślało, że ja sobie z łatwością poradzę z Rose na maju nas. I ja wtedy też mam w bardzo mocnej formie, bo ja badam jedną w ogóle z, z, z lepszych walk w swojej karierze, walkę przed Jessica Andreas, To było w Dallas e, w maju. 2017. Pamiętam, jak patrzyłam na tą Jessikę, to mm. mówię, kurczę, ona wygląda jak tak. taki. Tur taki tak. mocny. No. Mm. Ale ja y, tak, a później ja ci powiem, że trenowałam jeszcze, jeszcze bardziej, bo mnie sukces bardzo mocno motywował. Chociaż wiadomo, jak się zdarza przegrana, to ludzie się doszukują y, problemu i myślą, że nie trenujesz, że wiesz, spoczywasz na A U mnie akurat było odwrotnie, nie? że ja y, z każdym sukcesem ja chciałam więcej. To tak jak mówiłam, ja nie potrafiłam się cieszyć z, z tych sukcesów. Tylko ja po prostu myślałam o tym, co mogę zrobić lepiej. I Nadal tak myślę, we wszystkim, co robię. Czyli w życiu. nie obawiałaś się totalnie przegranej. Nie obawiałam się, że i, noga się potknie, I myślałam i że... właśnie, że, że, że wiesz, pójdzie kolejny rekord, yy, pójdzie kolejny rekord, yy, bo tylko ronda Rousey ma sześć zwycięstw. No teraz yy, pewnie yy, Amanda Nunes nie wiem, ile miała do, do przegranej, ale myślałam, że zatknę się z, z, z tym rekordem i już w ogóle będzie wiesz. Długo, długo, długo nikt mnie nie dogoni, i do tej pory nikt jeszcze nie dogonił. No właśnie, czy myślisz, że jakaś w Polsce trafi się następczynia, choć trochę JJ? Myślę, że tak, że MMA. Widzisz kogoś? Ja myślę, że tutaj mamy wielu, wielu z wielu zawodników. Uważam, że Polska jest takim krajem numer jeden, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o, o popularyzację tego sportu, organizacje inne, o, o, o te działania. I mamy wielu zawodników, ale ja myślę, że tutaj nadal czeka nas bardzo duża edukacja, jeżeli chodzi o, o kibiców, o fanów, o bycie w ogóle z tym, w tym sporcie który już na świecie nie wzbudza aż takich kontrowersji czy tego łamania stereotypów nie? o zawodnikach MMA i tak nie powinno być, ale myślę, że mamy ogrom, ogrom potencjału w Polsce i że... Jakieś nazwisko e ciebie zainteresowało? E nie, bo ja tak nie mam czasu oglądać w ogóle niczego e telewizji czy, czy walk, e walk w telewizji, także teraz nie będę tak wyciągać tych nazwisk, że, że ty masz kogoś na myśli, nie, z jakim podążasz. Nie. Ale myślę, że, że na pewno no jest, słyszę cały czas i sama robię obozy z Magdą Loską i bardzo dużo kobiet przyjeżdżano. Na te obozy, które startują i nie startują, ale myślę, że potencjał jest ogromny. I bardzo bym chciała brać w tym udział jako, jako, Czyli... jako mentorka, menadżer i, i może trenerka w przyszłości, w jakimś stopniu. W jakim no właśnie stopniu. miałam się cię pytać, czy widzisz siebie w roli tej trenerki albo takiej niebożności nie z taką wiedzą konsultantki. 20 lat, siedząc na tych różnych salach, i pachnących i mniej pachnących fiołkami, mi się nie chce. Jestem osobą, która nie potrafi robić nie potrafi działać na pół gwizdka, na 50%. I wszystko, co robię, robię na 100%. Sama wiesz, że, jak, że dobry trener, on jest z tobą praktycznie cały czas, że e, trenuje w tygodniu, jeździ na zawody, w weekendy. A a nie ja. nie mogłabyś być tylko na chwilę nie, trenerką? Że po takim czasie e, rozjazdów, podróży, e, wyjazdów na zawody, na, na treningi, e, obozy czy walki, po prostu nie chcę być bliżej domu, bliżej rodziny. Asia, powiedziałaś w jednym z wywiadów, że twoim marzeniem było zawsze chciałam być legendą. Ja mam wrażenie osobiście, że się spełniło, a ty jak się czujesz? Czy czegoś ci brakuje w tej swojej sportowej drodze? Czy czujesz się tą tak, legendą? Bo... No myślę, że... Jesteś kurczę. W ogóle coś dziwne, bo zapytałaś się o tą walkę, którą przegrałam, czy y, jakby czułam, czy myślałam, że mogę przegrać? Oczywiście, że wiedziałam, że mogę przegrać. Tylko że ja nie byłam przyzwyczajona do przegrywania, mm -hmm. bo nawet moja kariera Muay moja tak była bardzo bogata. Ja zrobiłam, nie wiem, od 80, może do 100 walk. Już tam nie wszystkie były zapisane. I ja bardzo mało tych przegranych y, miałam. Y, ale tak jakby... Ja wiem, co się wydarzyło przed tą walką, i rzeczy, które się nie powinny w ogóle wydarzyć. Ludzie, którym e, mnie zatruli, i, i, to, to, i to nie jest tłumaczenie, bo ja udzieliłam dość obszernego wywiadu. I oczywiście ja wiedziałam, że. Ja zawsze mówię, że prawda się obroni, i ja wiedziałam, że każdy wyciągnie coś. E, Innego z tego wywiadu, ale ja zawsze odkąd pamiętam, zawsze dostarczałam ludziom prawdę i e, nigdy nie, nie, nie chciałam i nie potrafiłam kłamać. E, ja wiem, że gdyby nie pewne sytuacje, jak te zbijanie wagi, te błędy, które popełnili ludzie, którym ja ufałam, e, to ta walka mogłaby się inaczej potoczyć i w ogóle cała moja e, kariera. Ale nie, żałuję, słuchaj, bo tak miało być. No po prostu miałam spać z wysokiego konia, minęło już tyle lat. W ogóle wiesz, pamiętam jak wczoraj miałam ten tytuł, a minęło już pięć lat, odkąd go straciłam, i, i wiesz co, to życie, życie jest fajne, nie? Że mm, nie muszę być po prostu tylko topową e, maszyną czy mistrzynią, bo, bo mistrz jest jednak taki coś szerszego, coś większego niż osoba, która posiada ten tytuł tu i teraz. Czyli dla mnie jesteś legendą. I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawiała, bo nigdy nie wstydziłaś się mówić o swojej wierze, chodziłaś do kościoła przed walką, stawiłaś zdjęcia. Czy spotkał cię kiedyś hejt, hejt z tego powodu? Yy, tak. A tak, i to bardzo często. Naprawdę? ale. Tak, to, to było często, że wiesz, wiadomo, w ogóle te wiadomości, na pewno dostajesz miliony różnych wiadomości. Może no, nie miliony, ale no tak. No, durnych wiadomości często, w ogóle absurdalnych wiadomości, podważających to, kim jesteś, jak wyglądasz w ogóle, w co wierzysz, jakie masz poglądy. I wiesz, co jest najgorsze w, w byciu osobą publiczną, to, że ludzie wymagają od ciebie stanowiska. Mhm. Ale tak, jakby jak już jakby może nie określić się, ale powiesz, jakie jest Twoje stanowisko, starając się nie urazić ani jednej, ani drugiej strony. I tak będziesz tą złą osobą, bo i tak ci jedna strona pochłonie, a druga powie: O nie, jesteś przeciwko nam, to nie jesteś z nami. I to jest bardzo, 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 bardzo trudne. A odnośnie wiary miałam, że jak mogę wychodzić walczyć się z kimś naparzać, jak wierzę w Jezusa, że to ja powinno być peace and love, że wiesz, pokój, że jak ja mogę kogoś ranić, krzywdzić, ale to jest sport i właśnie tak. tutaj powinniśmy to rozróżnić. To jest, to jest sport. Eee, I i tak to wygląda, ale e, ja naprawdę staram się, bo e, jestem czasami czarną owcą, która gdzieś zabłądzi, ale naprawdę staram się Boga stawiać na pierwszym miejscu. I ja wiem, że ten uśmiech, ta radość, którą wszyscy widzą, to jest dzięki temu, bo naprawdę jak mi się świat wali, ja mówię, hu, wow, grubo spadło, ale ja, te, ale ja jestem taka, no, po, oczywiście popłaczę się, czy zmięknę na chwilę, ale ja tak dobra, to podnieśmy się z tego kurzy i tak od siebie się uśmiechnę się i się wydobra. dobra, jak to rozwiązać, nie? I nieważne, co to jest w życiu, czy, czy, czy wiesz, czy to jest biznes, czy to jest życie prywatne, ja stawiam Boga na pierwszym miejscu. W ogóle wczoraj byłam, yy, nagrywamy to, bo było Trzech Króli wczoraj, nie wiem, czy możemy to zdradzić. Nie zdradziłaś spokojnie. Zdradziłam, ale yy, i poszłam do, do, do kościoła, w ogóle mam fajny taki kościół w Olsztynie, ale zresztą, nie wiem, czułam taką moc, ale taką moc, której dawno nie czułam. nie czułam. W ogóle to było fajne, bo wiesz, czasami pójdę do kościoła i coś jest tak ach, jak to wykrzest, że jest tak, mm -hmm. szukasz tego i, i tak wiesz, masa myśli w głowie i kurde, oczyszczę się, nie oczyszczę się, o, wiesz, że tak próbujesz złapać, złapać tą energię. A wczoraj to było coś niesamowitego, A to chyba oznaką tego, że że m, czeka decyzje, cię niesamowity których, rok. Ale no właśnie, że decyzje, które mnie bardzo długo męczyły, nawet te od 6 miesięcy i te inne, tak o, oh, daj mi znak, daj mi odpowiedź. Nie, a wczoraj to tak było, tak. Uff, wow. I aż on ciary, słuchaj. Ale także miałam przykrości z tego powodu, ale przykrości mam często z różnych, mm -hmm. ale wiesz co, ja. Jakoś zawsze dobrze sobie z tym radziłam, bo ludzie nas nie znają. Cholera, ja ludzie nas nie znają. To, że znają nas z internetu, nas lubią bardziej bądź nie, bądź są osoby, które nas obserwują, bądź są osoby, które nas obserwują tylko po to, aby nas obserwować, żeby wbić szpilę, to osoby nas nie znają, nie? I... Ostatnie prawdopodobnie pytanie. Bo czas nas nagli? Przeróżmy tak. to. Twoja walka, do której chętnie wracasz, taki pik, taka najważniejsza, niekoniecznie ta zwycięska, może pierwsza, może ostatnia. To chyba ta z Rosie Sexton. Rosie Sexton, w ogóle kumata baba, ja nie wiem, czy ona nie ma doktoratu z jakichś ten... I to jest fajne, że my w MMA pokazujemy, że tu jest inne życie niż tylko... Maskę Nie lubię tego się ten Mor naprawdę? mordobicie i klatka, Uż, mi to drażni, że my mamy takie fajne życie, ży życia po, poza salą treningową i poza oktagonem. Bo ludzie zapominają, ale... że to są sztuki tak, walki, tak, 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 to nie tak. jest mordobicie. Tak, a wiesz o co chodzi, yy, yy, że ta walka z Rosie Sexton, ja nie zapomnę, jak ja bardzo chciałam zdobyć się medal olimpijski i ja poszłam w ogóle właśnie na boks, pięściarstwo i dostałam się do tej kadry szerszej, ale gdzieś walczam o to, żeby być w tej wąskiej kadrze. I jak ja zobaczymy, jaka jest polityka w, w sporcie? Yy, to zrezygnowałam, ale później gdzieś przy, przyszło Rio, były jakieś zmiany struktur w zarządzie i znowu pojawiła się taka gwiazdka dla mnie, I mówię, wow! Ale wtedy już wybrałam MMA, bo wiesz, stoczyłam tyle walk, byłam pięciokrotną czy sześciokrotną mistrzyni świata w Thai, pięciokrotną mistrzyni Europy i tam wiesz, no nie było, było krucho, nie nie było ani pieniędzy, ani popularności, po prostu było, było kiepsko, nie? Ale wybrałam te MMA i gdzieś te MMA tak rosło, rosło, to był 20-12 rok. I tak ja wybrałam te MMA, ale też odwoływali mi walki to to, to tamto. Tak było bardzo średnio. Ja mówię, kurczę, ja rezygnuję z tego. Wiesz, czas, no już jestem dorosłą kobietą, czas wziąć się za normalne życie, wiesz, zarabiać jakieś pieniądze i nie wydawać ich na sport, tylko, tylko na życie kupić je, nie wiem, auto, mieszkanie, oszczędzać, odłożyć, wziąć kredo. No i słuchaj, gdy, gdy to był początek roku i miałem walczyć w marcu, odwołali mi walkę, zamiast za miesiąc miałem walczyć, walczyć odwołali mi walkę, więc przyszła jakaś taka szybka walka w maju. No w ogóle gala zorganizowana w Blue City przez pana biznesmena. Było 300 osób na tej gali. No i słuchaj, dobra, zawalczyłam, w ogóle super walka. Trzy, 4 dni później, czy tydzień później dostaje telefon, czy nie zawalczę z Rosie Sexton na Cage Wars. A Cage Warriors jest taką dość zn jest znaną organizacją, jeżeli chodzi o MMA w Europie. No i słuchaj, dostaje ten telefon i moi mój, mój, mój ówcześni trenerzy, menadżer mówią: Nie bierz tej walki, to jest weteranka UFC, chcesz iść do UFC kiedyś, eee, przegrasz i, i po prostu znowu I będzie pójść. się trzeba budować na nowo. A mówię: Słuchajcie, teraz nie miałam tych walki. Jedną odwołali, drugą odwołali. To jest znak. I Czyli oni twoje mówią, intuicja. oczywiście, słuchaj, zdanie, twoje, ostatnie zdanie należy do ciebie. Tak siedzę z tym, siedzę z tym i poszłam do nich i nie zapomnę gdzieś. Taka pewna się mówię, wiecie co, weźmiemy tą walkę i widzę przerażenie w ich oczach. I wiecie co, wygram tą walkę, a nie jeszcze bardziej i pójdę do UFC. Słuchaj, pognałam tą walkę, e, trzy dni po tej walce zadzwonił, zadzwonił Sean Shelby, który był matchmakerem wtedy kobiet w UFC. I zaprosili mnie do UFC. Ja w trzy miesiące, łącznie z debiutem UFC i zrobieniem tej wagi, o której, o której mówiłam, że będą musieli uciąć rękę, żeby ją zrobić te 52 kg. E, zrobiłam debiut i wszystko wygrałam, a, a później się moje życie zmieniło. I do czego dążę? Wiele osób do mnie przyjdzie, młodszych albo starszych, i mówią. Ile jeszcze mam czekać, ile mam się starać, bo trenuję, nie wiem, pół roku, trenuję dwa lata, mam trzy walki, nie mam sponsorów, nie mam niczego. Ja Mówię, 12 lat nikomu, nie, znaczy mało kto mnie słyszał, mm -hmm. ludzie znali, nie znali. Ja mnie mi zajęło to 12 lat i słuchaj, gdy miałam się już poddać, bo mówię, rezygnuję, moje życie się właśnie zmieniło, ale ja do końca wierzyłam, że to się uda, nie? Czyli czasem ta nasza intuicja jest ważniejsza niż wszyscy do okuła. A jest najważniejsza. Piękna pęta, taki, niestety. Także, czas... moi drodzy, jeżeli myślicie, ile jeszcze czasu, yy, i ja nie mówię tutaj tylko o takich superlatywach, że kiedy odniosę sukces, bo też w tych trudnych sytuacjach, my gdy tkwimy i te powiedzenie, że dotknąć do, dotknąć dna jest mega właściwe, bo nawet gdy tkwimy w patologicznym związku, gdy tkwimy w jakimś nałogu, w bardzo trudnej sytuacji, ja wam mówię, że się odbijecie. Cholera jasna. Myślicie, że nie będzie jutro lepszego dnia, a ja wam mówię, wyjdź z inną myślą i ten dzień jutro przyjdzie. I na 100% znam takich przypadków masę, ale musicie wierzyć, nie? Wy musicie w to wierzyć, bo nikt za was nie będzie wierzył w to ani marzył, ani realizował tych marzeń. Wy musicie to zrobić yy, i. Do końca. No. To czemu już ucinam? Bo już tak, tak pięknie mówisz, Pobrecie. ale niestety, Asia, muszę ci uciąć choć raz. E, no, na bal. idziemy na bal. I powiemy wam po tym, jak było na bal. <laughs> Życzę ci, żebyś po prostu zawsze z taką energią wstawała. Dobra, a dajcie znać, czy powinnam zawalczyć, czy nie. O! Ale po co ja w ogóle pytam, jak nie, nie zawalczę. Bo to ma być twoja z walka. Emerytką, ale... emerytką, emerytką. Emerytką, ale w sercu... Nie do końca, więc dziękuję nie ważne ci masz jest bardzo lat, ważne, żeby się to nie? Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To był zaszczyt z moją idolką I tu ona przeprowadzić. Ona wypięła pierś. A czy my gromadzamy te dobre sprawy, czy inne? A teraz ona się zaśmiała, dobra, nie, nie, dobra Dziękuję Dzięki bardzo. bardzo.